Zadanie 19. Punkty A, B, C i D leżą na okręgu o środku w punkcie O. Cięciwy DB i AC przecinają się w punkcie E. Kąt ACB na miarę 55 stopni, co jest zaznaczone na rysunku, oraz kąt AEB na miarę 140 stopni, co też jest zaznaczone na rysunku. No i my jesteśmy proszeni o wskazanie miary kąta DAC. Ja tutaj może zaznaczę, który kąt szukamy, którego kąta szukamy. DAC, czyli my tak naprawdę szukamy tu o tego kąta. To jest coś, co jesteśmy proszeni o wyznaczenie. Przy czym zwróćmy uwagę, że kąt EBC, czyli tutaj o ten kąt, który znajduje się tu w tym miejscu, to jest dokładnie to samo, co kąt DBC. Czyli po prostu tutaj, jeszcze może tutaj zaznaczę, zobacz, że ten kąt, o ten kąt, który znajduje się w tym miejscu, to jest dokładnie ten sam kąt, który jest tutaj. Więc zapiszmy sobie, że kąt EBC to jest dokładnie to samo, co kąt DBC. Będzie nam to później potrzebne do dalszych analiz. Po drugie, zwróćmy uwagę, że kąt EBC, czyli ten tutaj, który ja zaznaczyłam takim zamalowanym fragmentem, czyli też automatycznie kąt DBC, jest oparty na tym samym łuku, co kąt DAC. No i tutaj ten łuk sobie zaznaczymy. I jeszcze raz powtórzę. Kąt EBC, czyli też DBC, jest oparty na tym samym łuku, co kąt DAC. Czyli będzie to o ten łuk. Te kąty są oparte na tym samym łuku. Czyli tak naprawdę ten kąt, którego szukamy, czyli ten kąt tutaj, jest oparty na tym samym łuku, co te dwa kąty. I teraz na tym etapie przypomnijmy sobie, czym są kąty wpisane. Dlaczego? Dlatego, że kąt EBC, kąt DBC i kąt DAC to są kąty wpisane. To kąty wpisane. I teraz przypomnijmy sobie, czym jest kąt wpisany. Kątem wpisanym nazywamy taki kąt, którego wierzchołek leży na okręgu, a ramiona są cięciwami tego okręgu. W jednym okręgu, jeśli na tym samym łuku opartych jest dwa bądź więcej kątów, to oznacza, że te kąty mają taką samą miarę. Czyli co to oznacza? To oznacza, że kąt EBC, w domyśle także kąt DBC, jest dokładnie taki sam jak kąt DAC, czyli te kąty mają dokładnie taką samą miarę. Wystarczy zatem, że wyznaczymy miarę kąta DBC bądź EBC, aby móc wskazać miarę kąta DAC, czyli tą miarę, którą szukamy. No i teraz wyznaczymy sobie miarę kąta, no nie D, tylko miarę kąta BEC. Miarę kąta BEC, czyli miarę tutaj od tego kąta. I teraz w jaki sposób to zrobimy? Zwróć uwagę na taką jedną bardzo podstawową sprawę. Otóż ten kąt, który ja teraz zaznaczam na niebiesko, to jest kąt półpełny, czyli on ma miarę 180 stopni. Dlatego, jeżeli od 180 stopni odejmiemy tutaj miarę kąta AEB, czyli 140 stopni, no to my otrzymamy miarę kąta BEC, czyli miara tego kąta to jest po prostu 40 stopni. I teraz w kolejnym kroku zwróć uwagę na trójkąt EBC, czyli to jest tutaj o ten mały trójkąt w tym miejscu. Każdy jeden trójkąt cechuje się pewną
właściwością. Otóż, jeżeli sumujemy wszystkie kąty wewnętrzne do siebie, to otrzymamy miarę 180 stopni. Na tej podstawie ja mogę na tym etapie wyznaczyć miarę kąta ABC, czyli miarę tutaj od tego kąta. W jaki sposób to zrobimy? Otóż od 180 stopni, czyli od sumy miar wewnętrznych wszystkich kątów, odejmiemy sumę tych dwóch kątów, które już znamy, tak? Czyli 40 stopni plus 55 stopni, to się równa 180 stopni odjąć 95 stopni, czyli to jest 85 stopni. Czyli my wiemy, że kąt ABC ma miarę 85 stopni. A skoro kąt ABC jest taki sam jak kąt DBC i jest taki sam jak kąt BEC, to to oznacza, że kąt B, no właśnie, no nie B, bo jesteśmy proszeni o wyznaczenie kąta DAC, to oznacza, że ten kąt ma po prostu miarę również 85 stopni. No bo skoro, zobacz, jeżeli kąt DAC jest taki sam jak kąt DBC i EBC, to znaczy, że szukamy kąt na miarę 85 stopni. Czyli w tym przypadku prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D. Jeżeli nie rozumiesz, skąd wzięły mi się obliczenia, to możesz skorzystać z możliwości zostawiania komentarzy. Zawsze w komentarzach możesz poprosić mnie o dodatkowe wyjaśnienia, jeśli cokolwiek będzie dla Ciebie tutaj niejasne. Jeśli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś innych zadań, innych rozwiązań z arkusza maturalnego z sierpnia 2021 roku, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz w nim link do mojej playlisty, w której opublikowałam filmy, w których rozwiązuję wszystkie zadania maturalne z sierpnia 2021 roku.